Dzień dobry, mili Państwo! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentującym partnerów tegorocznego testu Fleet Electric Day. Tym razem Państwa uwagę chciałem skierować na partnerów niemotoryzacyjnych, ale na równie istotną grupę na partnerów oferujących stacje ładowania i będą to firmy Webasto, Ecoenergetyka oraz firma Ravicom. Szanowni Państwo, jeszcze do niedawna znalezienie publicznej stacji ładowania, już nie mówiąc o stacji szybkiego ładowania, graniczyło z cudem. Tymczasem ten segment rynku rozwija się bardzo szybko. Fleet Electric Day będzie okazją nie tylko do zapoznania się z najnowocześniejszymi systemami, ale także do odbycia rozmów co istotne, z praktykami oferującymi te rozwiązania. Poznajmy zatem naszych partnerów. Firma WebASTO. To niemiecki producent, zapewne kojarzący się Państwu z systemami ogrzewania postojowego. Jest to skojarzenie ze wszechmiar słuszne, natomiast mamy nadzieję, że po 9 września będziecie Państwo kojarzyć firmę, firmę Webasto także z systemami ładowania. Przedstawiciele firmy będą do Państwa dyspozycji i opowiedzą o dwóch swoich rozwiązaniach: o modelu Webasto Pure oraz Webasto Live. Obie te ładowarki są o mocy 22 kW. Firma Ekoenergetyka jest to polska firma, która przyszykowała dla Państwa specjalną niespodziankę. Przywiezie do Słomczyna ultraszybką ładowarkę o mocy, proszę sobie wyobrazić, 100 kW. Będzie to idealna okazja do tego, aby poznać możliwości, które oferuje firma Ekoenergetyka. I kolejny z naszych partnerów. Myślę, że firma dobrze państwu znana, szczególnie tym, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach testu Fleet Electric Day. Firma Ravicom przywiezie ładowarkę, szybką ładowarkę o mocy 50 kW, ale także zaprezentuje rozwiązanie do ładowania domowego, tak zwanego wallboxa o mocy 7.4 kW. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na test Fleet Electric Day 9 września na autodromie Słomczyn. Będzie to unikalna okazja do tego, aby zapoznać się z samochodami, ale także z systemami ładowania. Chciałem także Państwa zapewnić, że dla Państwa bezpieczeństwa cały test odbędzie się w reżimie sanitarnym. Ufam, że ze wszystkimi widzimy się już 9 września na autodromie Słomczyn.